Chcesz kupić grę taniej? Nie ma promocji na Steam? Wpadnij i kup grę na Instant Gaming. Link w opisie. Siemaneczko! Hej, cześć, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. Tutaj Ryczyk i witam was, kochani, w kolejnym odcinku z gry Far Cry 6. Witam was bardzo serdecznie. Jak widzicie, nagrywam to dla was poranną porą, słuchajcie, ponieważ wczoraj, czyli w środę, jeśli oglądacie to oczywiście w dniu produkcji, bo mam nadzieję, że zrobię wszystko, co w moich siłach, żeby ten odcinek pojawił się w czwartek. Ale jak się pojawi pewnie w czwartek, to pewnie pojawi się bez opisu, bez tytułu, ze względu na to, że ja nie będę miał po prostu kiedy tego dla was zrobić, bo przyznaję wam się szczerze, nagrywam to w dniu produkcji i nagrywam to w dniu publikacji, czyli po prostu nagrywam to was w czwartek, jest u mnie godzina 10 rano. Nie ukrywam, 8.30 był budzik, ale zanim ja się obudził, to była 9.30. Poszedłem się ogarnąć, kawę żebym się zrobił, zacząłem interneta przeglądać, a potem sobie myślałem, ty, Arek, ty dziś miałeś chyba nagrywać Far Cry'e, żeby się jeszcze dziś na kanale pojawił. Więc słuchajcie, zrobię wszystko, żeby Far Cry dzisiaj właśnie się pojawił, czyli w czwartek. Nagrywam to, jak widzicie, w ciągu dnia. Jeszcze mam chrypkę, jestem zachrypnięty, jeszcze mogę niewyraźnie do was mówić, ale mam nadzieję, że mnie wybaczycie i mam nadzieję, że miło ze mną spędzicie czas, słuchajcie. Nie ukrywam, że mam dla was plus minus godzinę, półtorej godziny, to jest w ogóle takie maksimum totalne, więc zobaczymy, jak to dzisiaj będzie. Opowiem wam, że się zastanawiałem, przyszedłem do gry, co dzisiaj robimy i dzisiaj na pewno robimy wszystkie mapy na 100%. Zobaczymy, jak z Grand Super, z tymi wyścigami. Grand, jak to się nazywa? Grand Super... Supremo? Czekajcie, X, jak to się nazywa? Wyścigi Grand Premio. Grand Premio, dobra. Grand Premio. Słuchajcie, no dzisiejszym naszym zadaniem będzie właśnie zrobić wszystkie te takie rzeczy, oprócz wyścigu, więc to mam wszystkie wyścigi, oprócz w Lajoli. W Lajoli nam brakuje, ale myśmy ostatnio szukali, słuchajcie, i coś mnie nie pykło, coś mi brakowało, słuchajcie, więc ja znowu odpalam mój telefon i dzisiaj tak jak będziemy w ostatnim odcinku robiliśmy, tak w tym odcinku będziemy robić tak samo, czyli będziemy szukać informacji w internecie, słuchajcie, bo no bo żeby no było to prościej, bo tak gdybyśmy musieli od nowa całą mapę przeszukiwać, a nie oszukujmy się, nie ma czasu, żeby się bawić i odkrywać, słuchajcie, odkrywać, słuchajcie, wiecie, po kolei wszystko na tip-top, więc ja sobie jeszcze pozwolę z powrotem wejść do strony gry online, gdzie tam są wszystkie takie właśnie odpowiedzi, gdzie coś się znajduje. Teraz tak, my potrzebujemy z Lajola święty stron. Właśnie, musimy posprawdzać, słuchajcie, jeszcze raz, co nam tu brakuje, bo tak jak ostatnio żeśmy patrzyli, to w sumie było okej, okay, ale no widać, że jednak coś brakuje. Święte strony 4. Więc dzisiaj nie oczekujcie zbytnio, że będzie jakaś grubsza akcja. Ze względu na to, że tak jak mówię, no chciałbym dzisiaj się skupić, słuchajcie, na tym, żeby właśnie ogarnąć tę misję. I co, nie mam świętych strony 4? A nie, są święte strony 4. Okej, okay, Lajola mamy. To nas nie obchodzi. Notatki Hossera 4. No wiem, bo tak dla mnie to tak trochę podejrzanie to wyszło, że brakuje nam jedna informacja, gdzieśmy ostatnio szukali i było gitara. Tatki Hossera 4 są. Lajola, opowieść o duchach 5 mamy. Okej, okay. Oficjalne dokumenty to jest Sierra Perdita. Tajna wiadomość to jest Konuko. Improwizacje 4 to jest tu, to jest tam. Vlotta znowu atakuje zeszyt. Zatoka Dorada, ale my tam byliśmy w Lajola. To akurat było. Notatki reportera 1. Jest. Okej. Okay. Notatki Hossera 2. Nawet to było dla mnie takie podejrzane, bo jak żeśmy, no mówię, ostatnio żeśmy szukali, to kurczę, wszystko jakby było. No właśnie, tu jest nazwane notatki Hossera 2. Jest dwa razy, jakby w tym samym miejscu. I teraz pytanie, whatever, o co tu chodzi? Ale żeśmy byli w tym budynku, i nie wiem, czy byliśmy w tym gabinecie u góry, szczerze mówiąc, ale chyba byliśmy. Byliśmy w tym gabinecie u góry. Opowieść o duchach 1. Mamy. Oficjalne dokumenty numer 2. Mamy oficjalne dokumenty numer 2.
To jest w Konuko. To jest w Konuko. To jest Sierra Perdita. Kolejna strona. Listy w wodzie 3, listy w wodzie 5, ale to jest Sierra Perdita. W Laioli notatki reportera 2. Uwaga, szukamy. Reportera 2 mamy. Sierra Perdita, powieść o duchach 4. Opowieść o duchach 4. Okej. Możliwe, że to nam brakuje. Bo nie widzę tu opowieść o duchach. Czyżbyśmy znaleźli to, co nam brakuje? Nie, no jest opowieść o duchach. 3-4 mamy. Tajna wiadomość, to jest Konuko, to jest Konuko, to jest Sierra Perdita. Konuko, Konuko. Laiola, strona z pamiętnika 4. Strona z pamiętnika 4 mamy. Notatki Hossera 3. Notatki Hossera 3 mamy również. I tajna wiadomość 3. Tajna wiadomość 3 może nam brakuje. Uwaga, patrzymy. Mamy tajna wiadomość 3. Listy w wodzie są Sierra. A! I nie ma tu więcej. Czyli co, wynika na to, że... Czyżby gra nas oszukała? Albo po prostu nie mają tutaj tego uwzględnione, to co potrzebujemy. Też tak, słuchajcie, może być właśnie. Też tak może być. Niedobrze. Niedobrze! O pieruna. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, jedenaście. A ile to powinno być? Czy co, no to my tego teraz nie zrobimy. No mówię wam, bo szukam i nie widzę. To powinno być aż 16? Z jakiej to paczki? Co wy mówicie? Tu i tu my byli. Tu my też chyba byli. Tu może? Jesus. Nie mogę spokojnie grać. Wszyscy piszą. Znaczy, no, Snapchat się odzywa ciągle. Podejrzana sprawa. Powiem wam szczerze, że nie wiem. Na razie bym to zostawił i bym się, słuchajcie, rzucił na przykład tutaj, na ten region. Bo tu jest dalej jarańska opowieść. I ukryta opowieść Kyutio. A to jest tam... Aha, no ja, bo to jest tu, gdzieśmy zaczynali w sumie grę. Dolina Momiuto. I co, że nie mamy jej odkryte? No dobra. To się tepnijmy w takim bądź razie do miasteczka. To cichecka, słuchajcie. No nic. To w wolnej chwili trzeba będzie poszukać tej jednej opowieści. Bo tak jak mówię, no według gry online to wszystko jest gitara. Dobra, jesteśmy tutaj. Matko jedyna. Ja wam dam jara. Jara srara. Teraz tak, bo tu w ogóle widzę, że jest teren nieodkryty. Więc dobrze, jakbyśmy wzięli sekonika. Ciepniemy się tu. Potem jak się ciepniemy tu, musimy dojść tutaj, słuchajcie, i odkryć tą dolinę. Mówi to. Dawać mi konia. Ja chcę konia. Ja chcę konia. Aha! Gdzie ty jesteś? Koniu? A, tu. I ty się mnie nie boisz? To dobrze. Chociaż ten koń się mnie nie boi. No, bo ostatnio było to takie dla mnie dziwne, że wszystkie konie nagle
przede mną ucieka, jakby whatever, co nie wiem, że on takiego zrobił. Valencio. Wow. Aha. Stój, koniu. No to ja kojarzę to miejsce i to w ogóle tutaj tą misję. Bo tu żeśmy misję kiedyś robili, ale to były nasze początki, słuchajcie, w tej grze. Z tego, co ja pamiętam. Myśmy tutaj dopiero zaczynali całą przygodę w Far Cry 6. To było, słuchajcie, tutaj. No ale dobra, lecimy w takim bądź razie do tego znacznika. Co sobie właśnie odkryjemy, to co trzeba. Czyli kawałek tej mapki, której nam brakuje. No i ponadto tą dolinę mamutów, mamiotów. Dzięki, koniu. Użyjmy sobie trolki. Uki. A co tu? Magazyn amunicji FND. Should disable the alarm. Ale my to musimy odkrywać? No nie musimy, mi się wydaje, słuchajcie. Chyba nie ma takiej potrzeby. Hop. O, ty. Ty jesteś wariat, jak ty tak skaczesz między skokami. Aha. Dobra, myk. To jest zaś wrogów, a wrogów wszędzie dookoła w ogóle. Dziwię się, że tutaj, bo w sumie to jest jakby tereny takie, w sumie początkowe, ale mi się wydaje, że tak na dobrą sprawę. To tu wrogów już nie powinno być. Zresztą oni się i tak w szymgle respią, nie? To jest to właśnie w tej grze, że gdzie się nie obejrzysz, to ciągle są gdzieś wrogowie, nie? Idziesz, gdzieś się przechodzisz, a tu zaś wróg też paraduje za tobą. Oj! Tam ktoś jeszcze jest niby. Ono jest! Kitra się! Bardziej to wygląda tak, że oni zatrzymają jakichś zakładników. Ty gnoju. No wychyl ten łeb. Masz za to. Dobra, idziemy chociaż tamtego uratować. Shit. Special forces. Dobra. Nie wiem, że jakiś alarm jeszcze wywołał, chciał być kuźwa, nie. Racja. Ja. Dobra, weźmy, tu już jakiś kapitan. No właśnie, a kapitany mają kompozytory. Kto tu jeszcze jest? Masz ty gnoju. Zdychaj! Zdychaj, niech ja cię tu nie widzę więcej. Dobra. Biednik mi tutaj, moich tutaj ludzi zabijać, no wie, tawy co? Wstyd! Znikli już. No okej, trzeba było tu być kurna... dawniej, a nie, okej. Trzeba było tu im pomóc. Nie przychodzisz po fakcie, najlepiej na gotowe przyjść, aha. Dobra, pan se tu łowi rybcie. Dobra, nas interesuje już teraz, słuchajcie, okolica. Tutaj. Żeśmy do tej doliny dotarli. Wiem, że my się śmiało przepłyniemy przez tą dolinę nawet. Tutaj przez środek. A co mi tam? Hop!
Mam nadzieję, że nic mnie nie pożre, słuchajcie. Słuchajcie, właśnie dzisiaj będzie taki odcineczek, taki, żeby ogarnąć te wszystkie trzy mapki. I myślę śmiało, że już od kolejnego odcinka lecimy dalej z jakby główną misją, nie? Oła! Coś mi tu chciał pożreć. Nie, schodź na dół, synek. W ogóle, poczekajcie, bo coś mi właśnie tutaj nie pasuje, że coś z tą kamerką się stanęło. Że ona nie jest do końca. O, teraz je po środku. Dobra. Teraz mi to pasuje. Słyszę już jakiegoś dzikusa. Robię chrom. Wow. Majo. Taka to robota ze mną. Hop, bieraj, co tu jest. Pesos, aha. Ja nie wiem, co te ludzie tak pieniądze wszędzie zostawiają. Rozumiem, wszystko dla mnie. I czemu wszędzie muszą się bić? Szkoda, że nie mogę ci uleczyć, bo on ci uleczył, bo kurde, żeś samotnie tam poradził z tym chłopem. Dobra. Bo weszłem w bardzo niebezpieczny teren. A masz! Brzydki ty! No okej. I co teraz? Ej, o co tu chodzi z tą doliną? Jestem w tej dolinie. Chodź tu! No, sadzika! No dobra, ale to nie jest cały czas ten momiutot, czy co to tam miało być? Wow! No ty gnoju. It was either me or you, mamutino. I gnoju. Idź ty! Ciemno tu jak w życiu, coś znowu. A, spinkalajmy stąd. Pytanie właśnie, czy jakaś misja mi... Zaraz zobaczymy w tą dolinę. Wow! Zejdźmy sobie tu niżej. No, możesz zejść. Wow, okej. Okay. Właśnie tu chciałem dostać się, żeby... O! Dodawać amunicję od nowa. Tak! Czyli ja muszę go zniszczyć. Okej, okay, czaję bazę. Okej, okay, czyli tu mamy... Walencja jest na 100%. Teraz Quito. Stała nam jarańska opowieść jakaś. Okej, okay, ale ta jarańska opowieść jeszcze się tu nigdzie nie aktywowała. Ale dobra, zróbmy tak, że... Dobra, czekajcie. Ukryte opowieści. Ukryte opowieści Far Cry 6. I to się nazywało... Quito. Quito, tak? Quito. Isla Santuco to się nazywa? Ja! Yeah! Zgadza się. Okej. Okay.
Jaskinie Oluwa, okej. Okay. I to jest gdzieś... Pokażcie mi to gdzieś bliżej. Tu gdzie jest konik. No dobra. Tu byśmy się tam tepli za chwilę. Potem mamy gdzieś tutaj niżej. Potem mamy notatki Hossera gdzieś tu wyżej. Tu. Ja bym chciał się, wiecie, gdzieś tepnąć, tak żeby właśnie od tego sobie zacząć. W domku jest tutaj. Proszę bardzo. W obozie rzekomo. I mamy notatki Lity 5. Okej, okay, ona się znajduje gdzieś na stole. Po prostu. No dobra, w takim bądź razie poszukajmy. Czytaj. Nie, to żeśmy czytali. Ja tylko chciałem tutaj po ukryte opowieści przyjść. Tylko to mnie interesuje. Hop, 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 hop. Schodzimy sobie na dół, pięknie, elegancko. Wróćmy do obozu. Tylko dobrze, jakby się dzień zrobił, bo znowu jest taka ciemnica jak... W dupie. Okej, okay, tu jest. Mamy. Dołącz do Libertad. Na pewno słyszeliście już wieści. Mogliście widzieć nas, kiedy przychodziliśmy przez wioskę. Libertad tu jest. Clara Garcia przybyła, by uwolnić nas od ucisku i strachu. W zamian chce jedynie, byście stanęli razem z nią do walki o Jarę. Wolną od tyranii Castillo. Nazywam się Lita i walczę o Jarę. A wy? Okej. Okay. Dobra. Tu wziąłem sobie Emkę. I magia Filiego jest tu gdzieś u góry. Nie, tutaj! A to nas nie było, to by się zgadzało. Słuchajcie, że coś tu może być. Okej. Okay. No hop. Wygląda jak taka wyskocznia, nie? Że można było stąd wyskoczyć i latać sobie. Nic nie przyrył przy okazji. O. O, tam chcę właśnie. Do tej wysepki. No pewnie gdzieś ciapnę się zaraz do wody, no ale. Lepiej bezpiecznie do wody niż słuchajcie na ląd. Tak naprawdę, bo jak na ląd robię kaput i co wtedy? O, właśnie. A to jest tutaj, w tej wysepce. No okej. Okay. Magia Filiego 3. Okej, okay, poszukajmy, popatrzmy. Wyspa Guagu. Guagu, Guagu. O. I tu, w butelce. Ręcznie spisany testament. Jeśli umrę, mój warsztat ma trafić do Esperanty. Może używać moich narzędzi. I tak już to robi bezpiecznie. Moją ciężarówką niech weźmie sobie Elvis. Uwielbia ten złom. Nawet jest tam poduszka od Gordigo. Moją kolekcję pojemników skleję może wziąć ktokolwiek. Wiem, że Jaunita lubi się sztachać tym syfem, więc jest na szczycie listy. Całą resztę przekazuję Chorizo. Nie zaglądać do czarnej skrzynki. Nie zaglądać i jeszcze mi za to podziękujecie. Podpisano Pchili Barzaga. Barzaga, Barzaga. Jak zwał? Tak zwał, słuchajcie. Jebać Antona, co to jest? Co to ma być w ogóle? O Boże, złoty. Okej. Dobra, to byśmy mieli, to byśmy mieli. Dobra, to lecimy w takim bądź razie tutaj, gdzie rozegrywaliśmy też jedną z główną akcji, bo potrzebujemy się dostać, słuchajcie, tu. Do fortu, więc tu elegancko desantem powietrznym, uwaga, klikam G i polecimy sobie tam. A nie, u ten jarańską powieść to widać, że jeszcze po prostu nie jest aktywowana w tym miejscu, więc tak naprawdę nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrobić na 100%, nie? A. Dobrze, że krzyczałeś, oh shit, bo myślałem, że tu już masz ten spadochron. Znaczy się ten. Nie myślę, że ja znowu będę musiał tam z nimi walczyć.
Oby nie. Bo nie chce mi się. Żeby z nimi robić bum bum bum. Chyba nie. Dobra, zróbmy dla pewności, słuchajcie, granat percepcji. Dobra. Włączmy w razie co ten alarm, gdyby nam się miał tu. Jeszcze jeden nam tu się włączył? Adios, reinforcements. Że gdzie jest jeszcze ten jeden gostek? Dobra, mnie by interesowało, w którym miejscu to jest. Na... O! Nie, to jest zwykła notatka. Czy nie? Tak. O, jest! Dobra, bo jest zaznaczone. Nice. Ogłoszenie partnerstwa. McKay Global zawarło umowę dotyczącą przekształcenia jarańskich obiektów przemysłowych. McKay Global ogłosił dziś podpisanie z Jarą umowy o wspólnym przedsięwzięciu oraz związanych z nich kontraktach na przekształcenie wszystkich obiektów przemysłowych w rejonie Loyola na czyste i naturalne węglowo. Przewidywany całkowity koszt tej fazy projektu wyniesie $20 milionów. O Boże! Umowa przewiduje, że Yara i McKay Global będą posiadać po 50% udziału w tych projektach. McKay Global zajmie się sprzedażą, technologią oraz projektowaniem, a Yara będzie pomagać w projektowaniu i konwertowaniu, udostępniając swoich ekspertów międzynarodowych. Od dziś McKay Global staje się wyłącznym operatorem wszystkich obiektów przemysłowych działających i niedziałających w rejonie Loyola. Umowa daje też podstawę do rozszerzenia działalności poza jeden region, niezależnie od potrzeb rynkowych. Okej, brzmi to groźnie. Dobra, to byśmy mieli. Lecimy dalej. O kuźno. Nas tu nie ma. Ale żeś mi spieprzyli. Okej. I to jest tutaj. To przy wykonaniu jakiejś misji rzekomo. No ale dobra, mam nadzieję, że znajdziemy się tutaj i też bez misji. Czyli znowu desant powietrznych w tym miejscu tym razem. G. Lecimy. Ja się dziwię, że ja tych znacie kurki wcześniej nie znalazłem. Jak to się stało? Pierą to wie, jak to się stanęło w ogóle. Synek, tylko o, to w ta strona. Ciekawe, jakie tu jest wejście. Może mi się tu aktywuje. Te... A to nie jest ta jarańska powieść, że jeszcze powinienem wziąć Bożek oku z tamtego miejsca, żeby... No nie wiem. Okej, okay, tutaj niżej. No się nie wiem, czy niżej, czy wyżej. Słuchajcie, topniemy się. Konio. Dog. Czy tu by się mógł zrobić dzień? Bo tu nic pieruna nie widać. Tu powinniśmy wejść do jakiejś jaskini. Pytanie, gdzie ta jaskinia, jak tu jest tak ciemko. Pieruna.
Wow, co to teraz? Mierda, they're serious. Tak to jest, jak się wsparcie wzywa. Są nasi. Okej. Aj! Sorry. Dobra, bo ja tu już dzikuję, widzę. Niech się zrobi cień. Że tu licho co widza. Nie, stąd żeśmy przyleźli. Tu idźmy w takim razie. Dobra, przeładujmy sobie amunicję. No maksa. I teraz co? Jak... Hi. Powiedz mi, jak wejść do jaskini. W jaskini chyba się na dół wchodzi, ale... Pierun to wie, słuchajcie. Święty strony 1. Jedna z nich jest znajdźka w jaskini Oluwa. Ale jak wejść do tej jaskini? O? Może coś tu? Mam tyrolkę. Może gdzieś tutaj właśnie? O! Chyba mam. Złapiesz się tego, czy nie? Pięknie. Nie kojarzę tą lokację ogólnie, tę jaskinię Oluwa i tak dalej, ale no nie pamiętam, jak się co. Aha. Nie, to jednak ja pamiętałam to trochę inaczej. Jesus. Czy mogę jednak z powrotem, bo jednak mi się to nie podoba? Jednak to nie było coś takiego. Znaczy, to była taka dziurka, gdzie się zjeżdżało w dół i tam się robiła ta jaskinia, ale co najwidoczniej to miejsce. Albo ja o czymś innym myślę. Fioru to wie. A już byłem pewny, że my jesteśmy już na miejscu, a tu są. Wiecie, czego mi brakuje? Że jakieś komendy, że mogę sobie włączyć po prostu poranek, nie? Jakby kolejny dzień, bo... Tak? Pierun wie. Ale w ogóle na przykład tutaj jak patrzę, to jest w ogóle zaznaczona ta jaskinia. U nas nie jest zaznaczona żadna jaskinia. Może to dopiero przed nami? Wiecie co, ona jest jakby... Nie, bo to zdjęcie jest takie jakości, że ho, ho, ale... No jest jakby tu, na środku całkowicie, na tych drogach. Pierun wie. No jak nie znajdziemy, to nie znajdziemy, no trudno jakby. Okej, okay, tu. I ona jest gdzieś niby tu. Okej, okay, tu jest zejście na dół. Okej, okay, to by gdzieś tutaj mogłoby być nawet. Pani tu paciorek odprawia? Dobrze, pani odprawia ten paciorek.
Albo brakuje tu, nie wiem, możliwości włączenia na przykład jakiejś latarki czy coś. Bo wiem, no to jest taka ciemnica. Ale to by tak nawet tu pasowało gdzieś na jakąś. Ale gdzie? Słuchajcie, ale gdzie? Jak tu nie ma żadnej dziupli? W wodzie? No nie ma nic. God damn it. Co tam się dzieje? Czy ja tam słyszę jakieś... Padre nuestro que estás en los cielos. O Jezus. Nie! Radziemy co? Łożysz błocku, buzycku, kochany. Słuchajcie, to jeszcze posłużymy się jedną rzeczą. Błogosławieństwo triady. Ja nie mam przypadkiem takiej misji tutaj? Mam. No dobra, czyli mi kiedyś tam pójdziemy. Dobra. Zostawmy to w takim razie. Nie problemus. Czyli te dwie będą tu i ta jarańska opowieść. Tak mi się wydaje, że ta jarańska opowieść właśnie będzie z tym błogosławieństwem triady. Dobra, lecimy dalej. Pytanie, czy mam wystarczającą ilość zabawek, żeby mu tak... Chyba nie. Chociaż... Spróbujmy. Tepnijmy się w takim bądź razie do niego. Czyli ta misja dopiero mi się aktywuje, no i to ja rozumiem teraz. Teraz to jest wszystko dla mnie jasne jak słoneczko. No właśnie, gdzie ty jesteś, powiedz mi? Tu jesteś. Cześć! Can't believe you found someone older than me to join us. You were born old one. Się urodziłeś, stary! Mojito in one hand, Supremo in the other. Zdobyć broń. Jakąś jedną broń można byłoby zdobyć, coś nowego. Też no mówię, no... Wkurza mnie to, że mi się ta misja tu nie aktywuje u niego i tak, kurde... Jestem zmieszany w związku z tym, no ale dobra. Na razie nic tu po mnie na to wychodzi. To co zostało nam Costa del Mar. Znaczy, Madrugada tak naprawdę, dobra. W Costa del Mar mam ukryte opowieści. Dobra, to może byśmy zaczęli właśnie od tych jarańskiej opowieści. Czyli tutaj, zróbmy sobie szybką podróż. I zaczniemy sobie od tej pierwszej jarańskiej opowieści, co tam mamy na widoku. I potem ciśniemy w te ukryte opowieści. W ogóle widzę, że w ogóle na podglądzie kamery, tak jakby nagrywam w ciągu dnia. Dawno nie nagrywałem w ciągu dnia, że ja to rzadko robię. Ale tu mnie prawie nie widać. Halo, widzicie mnie? Halo? Masakra, jestem taki ciemny, że to hit. Ale no niestety nic na to nie zaradzę. Ulepsz tę, co? Zaimponuj mi, Dani, a zrobię coś, po czym odlecisz. Ulepsz tę swoją brykę, dam ci coś niesamowitego. Czy co, jeszcze mam z bryką do ciebie przyjść? No dobra. Okej. Samolot nie, to nie. O, tu było do wezwania samochodu. No dobra, bym się wezwać swój samochód, na to wychodzi. Dużo mam tych autek w sumie. Znaczy, trochę nam i tak brakuje. Chyba od cholery nam brakuje, słuchajcie. No ale dobra. No dobra, weźmy sobie na przykład tego. W innym lakierze może.
pomarańczowym. Niech będzie. Wersji pojazd. Ok. Siadamy? I jedziemy. Nie na fotel pasażera. O, no właśnie. Nie na fotel pasażera. To normalnie siadaj na dupsko. Ok. Jedziemy w takim razie do Jami. Zobaczymy, cóż ona tu dla nas ma. Myślałem, że to jest jakaś krótka misja, bo mam przyjść, przemalować samochód i to tylko tyle, więc wydaje się być to w miarę krótkie. Ale dobra, zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. Nie, dobrze nas prowadzi. Zacząłem się zastanawiać, czy nas prowadzi w końcu dookoła, czy jak to nas prowadzi, ale nie. Prowadzi nas w miarę spoczko, więc okej. Okay. Co tu się dzieje? Tak się zabija ludzi w tej dzielnicy. Starczy ich rozjechać. Czy są twoje rodziny? Nie, ale mam znajdźkę. To jest najważniejsze, słuchaj. Odręczna notatka. Michija. Żaden ojciec nie chce stawiać na drodze dziecka do spełnienia marzeń. Jesteś najszybsza na jarze. Widziałam to na własne oczy. Wymknęłaś się na te zawody, ale ojciec wie takie rzeczy. Ojciec kibicuje córce nawet, kiedy ona nie wie, że on tam jest. Warsztat jest teraz twój. Uznasz go za łańcuch wokół... Co? Uznasz go za łańcuch wokół szyi i przez długi czas właśnie tym będzie. Będziesz przeklinała i jego, i mnie, ale ten warsztat to coś więcej niż olej i stal. To nasza rodzina, to nasza tożsamość. Gdy Castillo odwrócił się plecami do naszych starych samochodów, odwrócił się plecami do naszej kultury. Ja zawsze wybrałbym jarańskiego gruchota zamiast nowego, błyszczącego, dżangalskiego złomu. Jarańskie auto trzyma się kupy dzięki gumkom, klejom i niezniszczoną warstwą lakieru. Nosi blizny każdego, kto nim jeździ lub ujrzał mu pod maskę. Robiłem wszystko, żeby te samochody przejechały choćby jeszcze jedną milę. Taka jest historia naszej rodziny. To Miami. Uważaj na siebie. Zawsze możesz na mnie liczyć. Zawsze będę czekał na ciebie na mecie. Twój papa. Słucham. I know you came for the same thing everybody else does. Yami's magic touch. I'd love to get under your hood, but we gotta get that oil flowing first. Okay. The dickhead officer took my car and stored it up at the old racetrack, which those assholes turned into a training ground. I'd love for you to steal it back from me, but you're going to have to get your hands dirty. I got some no problemos. An anti-vehicle weapon that'll make your guerrilla heart beat faster. O, mówisz Yami? Pierę to! Good luck, papi. I know you can do it. No dobra. Zajmij poligon czołgowy FND. To tu wojsko zebrało Jeepa i Yami. Gdzie? O, cię sunna, halina. Daleko. Daleko, no ale dobra. Dobra, czyli mam zniszczyć poligon? Czy mam stamtąd co tym jechać tam? Ja cię kręcę. Coś to ciekawe od drogi. Co nie mogli bliżej zrobić jakieś jumpryzy samochodowej? To tu wojsko zebrało jeepajami. Po co mi jest jeep? Chciałbym się, wiecie co, znaleźć w jakimś takim wyższym punkcie. Za późno włączyłem spadochron. Przyznaję się do tego. To moja wina. Ale jaja. Powtórzmy cię jeszcze raz. O, miło, jestem tuż przed tym. Okej. Okej.
PG. Before you ask, it used to be my dad's ride. Real piece of family history. Papa told me I was conceived on the back seat. That's something not. Kurczę, to mi natalny. I'll tell you another story then. Once upon a time, this girl dreamed of being a famous street racer. But girl's dad got sick. So girl worked the family's body shop instead. Then one day, a dreamy guerrilla did the girl a solid and girl was very grateful. Just looking for my happy ending, Danny. Okej. No dobra, z tego co ja tu zrozumiałem. To żeśmy dostali? No dobra. To mam zniszczyć, słuchajcie. Pytanie, czy wiecie, czy my musimy atakować, czy mogę się tam czypnąć, czmychnąć się tam. No nie, teraz nie wymienię. To rzecz wyciągnął. Okej. Się zdezorientowali, że coś jest nie tak? O? Oni chyba teraz zgłupieli, oni nie wiedzą co robić. Okej, oni się tu rozproszyli z tego co widzę. Dobra. Co oni tu próbują? Na razie spróbujmy z daleka ich eliminować. Kurwa, dawaj tu łeb. Patrzcie, nie zaatakuje na niego. Dobra, poszedł. Jeszcze jeden jeździ.
No dawaj łeb. Dobra. Nothing between me and your car now. They'll be hiding it away in a garage. Keep an eye out. Okay. To było dziwne. Czekajcie, weźmy co tu mamy. A co tu jest? To jest podejrzane. Jakiś alarm? No, wejdź na fotel kierowcy. Yami, got your ride in on my way. I knew you had it in you. Oh, you can keep the car. Really? But you said this was family history. No właśnie. It's fucked in that thing, Danny. You think I want it back? Besides, you did me a favor and still owe me. See how I did that? Kiss it. Czekajcie, czekajcie, bo nie wiem jak chcę wyjechać. Aha, i to jest kar już dla mnie, okej. Okay. A takie... Co ona gada? No dobra. To by mieli. Okej, czyli tutaj żeśmy skończyli ukryte opowieści. Dobra, jak jesteśmy w Aqualindas. Logowisko jakieś? Logowisko Perros? Okej, tu bym musiał się dostać. Tu. Aqualindas, okej. Okay. Ukryte opowieści, Far Cry 6. Aqualindas, okej. Okay. Patrzymy. Lista wszystkich ukrytych opowieści. I let's go, słuchajcie, to się nazywa Ma druga da. Aha. Dobra, i teraz tak, my chcemy z... Czyli na pewno włączymy sobie kolekcję ukryte opowieści. I teraz tak, my potrzebujemy z nie Costa del Mar, tylko my potrzebujemy z Aqua. Mhm, Aqualindas. Okej, jedziemy po kolei, co mi się to pokazuje. El Pecuro 2. Matko, to w ogóle dziwnie brzmi. El Pecuro 2. Tyryżimu, notatki Lili. Dokumenty z lotu. Okej. Okay. LPQ 2, dobra, mamy LPQ 2. LPQ 3, Costa del Mar nie chcemy, Lozania nie chcemy teraz. To też nie, Lozania też nie. Też nie, też nie. Okej, okay. Notatki z trasy 6. 5-6 mamy. Szukamy dalej. Zeszyt czwarty. Oj, zeszyt czwarty nie mamy. Mamy trzeci. Okej, okay, czyli to jest tu. Gdzie to jest? Mhm. Tam, gdzie pisze ranga 11. Tu jest... O, to jest tu. I to się znajduje właśnie idealnie w tym miejscu, gdzie są te. Okej, okay. Czyli dwa za jednym razem. Pięknie my to zrobimy. Let's go! Jedziemy z tym kosem. I to było jakieś auto, które było takie w miarę szybkie. Nie wydaje się, żeby to było szybkie jakieś auto. No ale dobra, no może jest szybko, bo sobie ja tego nie wyjdę. Pierw wie, o co tu chodzi. No to do wycieraczki teraz w tyle, to już to nie pada. Masakra. Wszędzie wrogowie, wszędzie! Piesku, uważaj! Bo ja jadę. O! Dawno nie było żadnych podpowiedzi. Chętnie się dowiem, co nowego. Ola! I wanna talk to you! What can you tell me? Co chcesz mi powiedzieć? Our lookout spotted a convoy that circles the river in the middle of Esperanza. Getting those supplies would sure help. Serio? O konwoju chcesz mi powiedzieć? A, że tu, w Esperanzie.
Oje! To ze Esperanza tam jeszcze daleko, wiesz? Mordeczko. Lecimy. Lecimy, lecimy, pokonamy co coś tam, co trzeba pokonać. Szuka, nie wiem, co tu się stało. Oj. Kogoś tu zabili. Jakiegoś dzikusa, czy co za tam pierun, wie co to było. Jakiegoś niedźwiadka. No dobra. Sorry. Sorry, memory. No to samo jedzie. Przejdziemy sobie tędy? No właśnie nie. Jedynie, że o. Że nie bez powodu jest. Okej, okay, tu jest rozwalone. Tędy będzie można przejść. Pięknie. No dobra, a to jest gdzie? Niewielka jaskinia jest w okolicy, tam gdzie pewnie są właśnie te zwierzaki. Gonio. Goiwolf. Nie, no, ja muszę ich pokonać. Too close and too dangerous. Ała. Nie wiem, czy to jakaś różnica, że ja ich biję tak, a innych biję siak. Idź ty, gnoju. A, i tu jest. Ha! Cień fantasyjny, zeszyt czwarty. Zasady partyzantki numer 46. Danie. Dobry partyzan atakuje z mroku. Najlepiej z zatrutymi uczniami, takimi jak te, których używa fantasma. Nie musisz walczyć z Nacerlą i jej legionem nieumarłych zombiaków, ale ten schorowany stary chuj Anton jest jedyną nogą w grobie, więc to chyba tylko się liczy. Juan Cortes, od ty wariacie. Biedna kobitka se nie żyje. Ty gnoju. Gdzie jest ten drugi? Tu. Okej. Okay. Skóra czarnego demoniaka, czyli to mamy zaliczone. Jest! Dobra. Kolejny Grimion, to szukamy w kolekcjach w takim razie. Let's go, słuchajcie. Idzie nam to, idzie, idzie, cieszę się. Dokumenty z lotu 2 to się nazywa. Ziu. Dokumenty z lotu? W ogóle nie kojarzę nic takiego. Teraz poszukamy. Dokumenty z lotu 2 mamy, pięknie. Costa del Marto nie. Aqualindes mamy również. Walczący kochankowe 4. Walczący kochankowe, w ogóle jak to brzmi? Walczący kochankowie. Okej, okay, mamy 3, 4 nie ma. Gdzie to jest? To jest na jakiejś tu wysepce? O ciepiorona. Tu! Czy możemy jakimś desantem powietrznym tak tam dolecieć? O, chyba niezbyt co. No nie! Ja mam tam pieszo iść? Dobra, idźmy pierw tu. Parę set metrów to tyle się przejdziemy, słuchajcie. Do tego, żeby wziąć ten stateczek. Bez niego to ani rusz. Bo już nie wiadomo, jak długo musieli... Chociaż?
Dzisiaj helikopter to nie będzie dobre połączenie. Znając moje szczęście w nieszczęściu, to będzie akcja wtedy, jak jest sobie na helikopter. Ja jednak nie... Powiem wam szczerze, że ja nie lubię takich latających rzeczy. Samoloty czy helikoptery... Kompletnie to nie jest takie coś dla mnie. Nie, ja nie lubię. Mnie to za bardzo stresuje, słuchajcie. A gra ma być przyjemna, tak? I ja tego zawsze się trzymam. Gra, mam odczuwać przyjemność z eksploracji, z grania i tak dalej, więc ja zawsze jestem na nie, jeśli chodzi o takie rzeczy, nie? Tup, 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 tup. Ale ty śmigasz, Dani! To jednak jesteś wysportowany chłopiec, jednak. Chłopiec! Czy my tak osy przeskoczymy, czy... Okej, okay, mamy dziurę. Dziurę w całym. Co tu się drze? Zbierz części przy okazji. Tup, tup, tup. Hello! Boże, tu ktoś jest nawet pochowany. Jakiś taki szybki skuter przydał. To jakiś szybci. Może być. Weźmy jakiś inny lakier. Ten sobie właśnie tak wygląda. Elegancko. Hop. I my się chcemy dostać tu. Gdzie on pokochanka? Jakkolwiek to nie brzmi. Tak, to może... Kurde, teraz jest jaśniutko. Teraz wszystko widać. Nie, ciemno jak w życiu. To list w butelce, dobra. Co tam jest? Czerwone coś. Oj. Spokojnie, to tylko ja. Fortuna? No nie mam fortuna, no. Nie mam kosiury. Co to za samolot tam w tle? Były, nic to nie dało w sumie. Dobra, kaje ta butelka. Może przy wędkarzu? Ty gnoju. Poszło. Dobra, gdzie ta butelka? Gdzie butelka z listem? Do kochanka. To jest coś, po co to było? Dobra, ale dalej nie będzie to leży. Jedziemy na brzegu zaraz przy samej wodzie. Waszą uwagę mogą zwrócić konary leżące w okolicy. Butelki są, no, butelki są mało widoczne, dobra. Czyli gdzieś przy wodzie, tu są konary. Dobra, mamy to. Zamoczona, krucha notatka. Zaczęło się nocą. On nie ukrył swojego... Co? On nie ukrył swojego miecza. Zamiast tego postanowił zrobić z niego wystawkę przy wejściu. Każdy niewolnik mógł go zabrać. To był pokaz siły. Nikt nie śmiał ukraść Cordelasa pana. Każdego śmiałka czekał tylko jeden koniec. Okazało się, że miał rację. Spotkał go koniec. Jak na miecz dekoracyjny... Głównia była bardzo ostra. Nie trzeba było nawet przykładać siły. A potem się zaczęło. Nasze plany i szepty wcielone w życie. Potem rewolucja na wyspie. Teraz jestem Leselda, ale moje prawdziwe imię, to, które mi nadali i które postanowiłem zapomnieć, brzmi nieczytelnie. Okej. Okay. Wow. What
Co to masz na mnie, kolego? Amunicja? Się amunicja do tego przydała w sumie, no dobra. Tu jeszcze jeden gnostek. Okej. Dobra, lecimy dalej. Kolekcję poproszę. Okej, i podróż i Zeldy. A to jest w tym samym miejscu? Ej, ale nie mają wysłane, słuchajcie. Czyli są dwa w tym miejscu? I też przy konarach. O ile to zdjęcie jest wiarygodne, bo... A jest, faktycznie tu jest. Nierówne, bo zgrobę na poszarpanym pergaminie. Zanim zaś wlazł do tej komnaty, admirat pracował mnie do żywego. Spracował? No, spracował. A ja błagałam go o więcej. Po tym, jak twój zwiennik karnik nie był w stanie mnie zadowolić. Wtedy on zaczął wylizywać mnie, jakby nie jadł nic od lat. Niczym poganiec musiałam go, żeby raz jeszcze wspiął się na pokład i eksplorował moją nawierzchną, nawietrzną. A nie mówię tu teraz o morzach czy jego statku. Choć z tego, co widziałam i czułam, jego działo może by zamontować na okręcie. To żaden afront, lecz wyzwanie na pojedynek. Twój sztylet przeciwko mojemu szelcu. Jezus! Czemu tu są takie skojarzenia? Chodź, weź sobie swoją perłę i udowodnij, że nie jesteś tym chciwym partaczem. Gdzie jest mój sztywny rycerz, który otworzył mnie niczym kwiat w głębokiej ciemnicy tej jaskini? Serce mi się kraje, kiedy myślę o twoim uschniętym knocie i tej armacie, którą wolałeś trzymać w dłoniach bardziej niż moją pierś. Zapewne już nie twoja. Gwen. Skojarzenia normalnie hit. Okej, okay, lecimy dalej. Aqua Lindas. Korespondencja doktora numer 1. Korespondencja doktora numer 1. Wąż nie. Dyn, dyn, dyn. Korespondencję doktora. Sef skłamstwa, co tu pokonajesz? Jezu, to jest takie brutalne. Nie mam nic takiego. Gdzie to jest? To jest koło... Słuchajcie, to jest tutaj. Tutaj nawet, że także ujmę. Tu się typniemy. Zakres zajęcia budynku, które są sadzone, w którym sadzone są rośliny. Znaczy powiedzieć domontowaną biurkę. Jeżeli tam możemy się tepnąć, to rozumiem, że tu jest bezpiecznie. Tak. I teraz dokładnie jest to określone, że jest to... O tu. Okej. Okay. Załadujmy amunicję na fulla. No dobra, i rozumiem, że co? Hejo! Byśmy tu byli, na pewno, ale... A to było gdzieś na zewnątrz, czy to oni mieli w środku? W jakimś budynku w środku? To trochę chyba się tego naszukamy, słuchajcie, bo nie mam konkretnej informacji, gdzie to jest. Ani dokładnie w jakim budynku. Ale no dobra. A tu na dole może gdzieś? Blum, blum, blum. Nie mi się wydaje, że jak w ogóle wchodzimy do jakiejś lokacji, to powinno nam się zaraz to tak jakby zrespić trochę, nie? Żebyśmy mogli widzieć to już gdzieś tam z oddali, bo tak to nie jest takie wykonalne według mnie, nie? Żeby coś takiego zrobić. To jest gdzieś na piętrze? Nie. W którym sadzone są rośliny? Na piętrze. Na piętrze, okej, okay, czyli na pierwszym piętrze. Tu? Tu są sadzone rośliny.
Ale czy to o to tu chodziło? Tak, okej. List z poradą. Doktorze Fernandez, jak rozumiem, szuka pan pomocy. Z pańskiej oceny wynika, że ma pan wątpliwości co do wykonywanej przez nas pracy. Zgadza się. W normalnych okolicznościach obowiązywała nas zasada poufności. Jednak żyjemy w niezwykłych czasach, a obowiązkiem rodziny jest dbanie o poszczególnych jej członków. Państwa terapia została anulowana. Sugerowałbym pójść za przykładem doktora Jaesa, który pracuje... Kiedy pracuje pan z obiektem, proszę zwracać się do niego wyłącznie numerem. Kiedy żyli pośród nas, a teraz to pasożyty, które udało się zidentyfikować i usunąć z ciała Jary. Proszę nie rozmawiać z obiektami. Z ich ust padają wyłączne kłamstwa, a przede wszystkim proszę nigdy nie patrzeć im w oczy. Grubo. Okej. Pozostałości sztuki numer 3. W ogóle są takie nazwy tutaj tego, że to tak trochę nie kojarzę, żebyśmy w ogóle mieli coś takiego tu. Pozostałości sztuki numer 3. Pozostałości sztuki numer 3. A, widzicie, bo to jest pierwsza w ogóle. Jest, mam sztuki numer 3, okej. Costa del Mar to nie. Costa del Mar to nie, to nie. Okej, to powinno być wszystko chyba tutaj. Czy to by się zgadzało? Czy to jest wszystko? Jest, okej. To co? Costa del Mar, tu brakuje nam 4, a tu brakuje nam... O, tu brakuje nam w ogóle dużo rzeczy. Skrzynki Libertad nawet 2. Okej. Ciekawe. Dobra. To typnijmy się w takim razie chyba tutaj. Dobra, lecimy od nowa w takim razie. Szukamy. Słuchajcie, ja muszę iść na chwilę ze dwóch. Zaraz do was wracam. Okej, słuchajcie, już jestem. Już patrzymy, słuchajcie, na ukryte opowieści w Costa del Mar, więc klikniemy sobie z powrotem kolekcję. Ukryte opowieści i lecimy. Let's go! Teraz tak. Montero, fragment pierwszy. Co? Fragment pierwszy? Jest tu coś takiego? Szukamy w takim razie fragment pierwszy Montero. Aha, aha, tu nie ma. Elpo, historia, magia Filiego. Korespondencja, podróż Izeldy, święte strony. Chyba nie. Chyba tego nie mamy, słuchajcie. Okej, ale gdzie to jest? Okej, czekajcie, już patrzymy, czy ja ogarnę teraz lokację, w którym miejscu to się znajduje. Bo to się znajduje, słuchajcie. Już tak patrzę. Kurde, ktoś zrobił tak niewyraźne zdjęcie, że piorun wie, to jest... Nie, to też nie jest tu. Ja cię suna. Czekajcie, to będzie tu. To są dwa takie mniejsze. To jest jedno delikatne wzniesienie. To jest w ogóle tutaj. Dobra, tepnijmy się do obozu partyzantów w takim razie. No pytanie właśnie, bo ja nie wiem, czy my to mamy, czy nie. Montero fragment pierwszy powinno pisać. Blaszany niebieski budynek. Dobrze mnie widzieć, to miło mi to słyszeć. Niebieski blaszany budynek? Że o to mają na myśli? A w którym miejscu to powinno być? Na drewnianym tym. Tu. A jest tu karteluszka. To będzie to? Nie. Może żeśmy to już znaleźli w sumie, tak mi się wydaje, bo tak to ona by się podświetlała, nie? No dobra. Magia Filiego 1. Spróbujmy tak wtedy. Magia Filiego to będzie niżej, nie? Magia Filiego. Magia Filiego. Filiego 1 mamy. Dobra, to nie. Lecimy dalej.
El Puectro. El Pecuno. El Pecuno, nie El Puectro. Piorun wie, czy to gdzieś tu jest, czy nie. Montero, dobra, mamy tutaj, dobra. A El Pecuno... Dokument z lotu. Archiwum rodzinne. El Pecuno 1 mamy, dobra. Montero fragment, czy... To gdzieś było. Montero fragment 3 jest. To nie... To jest Lozania, Lozania, Lozania. To jest El Pecuno 2, El Pecuno 3. Montero fragment 2 mamy. Dokument z lotu 1. Okej, to może ciekawe, czym to mamy. Dokument z lotu niżej, niżej. Dokument z lotu 1 mamy. Dokument z lotu 5, tego nie mamy. Kaj to je. Mapę poproszę. I teraz to jest, słuchajcie, tutaj. Okej, to poprosiłbym desant powietrzny do tego. Let's go, lecimy, słuchajcie. No już, 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 już. Ja myślę, że my dzisiaj jeszcze, słuchajcie, bo ja już co chwilkę muszę z wami kończyć. Dzisiaj łapniemy te wszystkie właśnie znajdźki. A jeśli chodzi o wyścigi, to sobie na razie je odpuścimy, ok? Gdzieś tam w wolnej chwili sobie te wyścigi zrobimy, albo ja po co na kraniu bym to zrobił. Zobaczymy jeszcze, słuchajcie, bo ja nie ukrywam, że już w przyszłym odcinku, czyli za tydzień chciałbym się z wami normalnie spotkać w normalnym odcinku, gdzie pójdziemy właśnie o krok dalej i pójdziemy w dalszą część głównej misji. Ok. No dobra, i to jest, rozumiem, gdzieś tu. Co wy się tak drzecie? Tam będzie. Bo był niebieski budynek zaznaczony. Dobra. O, i mamy. Śmierć mechanika zszokowała wspólnotę. Wczorajszego ranka ciało Daliego Suareza zostało zwrócone rodzinie, aby dokonała pochówku. Mężczyzna zginął kilka dni temu i wiele podejrzewało, że to konsekwencje otwartych protestów, które organizował. Władze utrzymują, że był to wyłącznie tragiczny wypadek. Serquez dał się poznać jako człowiek o wielkiej pasji, złotym sercu, wyjątkowym talencie rzemieślniczym i z pewnością zostanie zapamiętany. Nie pozwolę, by wraz z nim umarła jego wizja, zapowiada jego córka Jami. Papa kochał wyścigi, samochody i ludzi. Zamierzam podtrzymać tę tradycję, nie tylko z myślą o nim, ale też o całej Jaszy. Okej. Lecimy dalej. Costa del Mar. Pozostałości sztuki. Już patrzymy, czy mamy. Pozostałości sztuki. Brakuje mi tutaj takiego, wiecie, wyszukiwacza, nie? Że wpisujemy i on nam pokazuje, czy mamy ten dokument, czy nie. Mamy pozostałości sztuki 1. To jest w Lozani. Aqualindes Bini. Magia Filiego 2. Dobra. Magia Filiego 2. Dobra. Szukamy dalej. Notatki Lity. Notatki Lity. Tu nie, tu nie. U góry, RPUKO nie, improwizacje nie. Informacje o pacjencie, dokumenty z lotu, notatki Lity 3, tego nie mamy. Okej, okay. I nawet wiem już, gdzie on jest. Mapę poproszę i to się znajduje, słuchajcie, w tymże rogu. Tutaj. I tu poprosimy desant powietrzny. Dokument leży na tarasie jednego z domów położonych nad wodą. Aby się nadmusicie, to skoczyć z dachu. Nie ma innej opcji, wejścia na balkon. Okej. Okay.
Let's go w tamtym miejscu. Mhm. Ciekawe, czy to będą już wszystkie, czy coś jeszcze będzie brakowało? Wow. Z dachu mówisz, czy idzieś... O, tu. Oj, chyba, że zdupcył trochę. Rozumiem, że chodzi teraz... O to. Jest faktycznie. A właśnie, bo miałem problem. Ktoś pisał, że... Czy ktoś pisał? Tu ktoś napisał, że to trzeba z dachu skoczyć. Tylko... Z którego dachu? Nie. Tego tu obok? No właśnie, to jest pytanie. Z którego dachu tu trzeba skoczyć? Bo z tego obok może. Dobra, pierwsze trzeba na ten dach wejść. Pytanie za milion. Jak tam wejść? Tu nigdzie nie ma, gdzie można było wskoczyć na dach. Dobra, cicho, jednak jest. Okej, czyli z tej pozycji za dużo nie zrobimy. Hop. To możliwe, że... okej. Ach. Dobra, wiemy już o co chodzi. Wiemy nawet jak to zrobić. Powtórzmy to jeszcze raz. Nie tak. Tu się wspinaj. Hop, hop. Nie, też nie tak. Kurde. Ej, no! Nie chcę, słuchajcie, spaść, ale... Fuck. A gdybyśmy jakimś autem przyjechali? Bo by się na auto by się skiknęło. Nie, że... Tu. Możesz tu dał dupy teraz. Masakra. Proszę bardzo. Jeszcze raz. Powtórzmy to jeszcze raz. Hop. O, mamy to. Udało się. Sprytnie schowane, słuchajcie. Co teraz? Weźcie oddech. Udało się wam dotrzeć tak daleko. Zaufaliście. Libertad i wyceniemy was Esperance. Ale co teraz? Życie jest w waszych rękach. Nie musicie chwytać za broń, by dołączyć do walki. Istnieje setki sposobów, by pomóc. Możecie przekazać wiadomość. Ukryć rannego partyzanta. Powiedzieć Libertad, kiedy przejdą żołnierze. Nawet wziąć do siebie i nakarmić uchodźcę z Esperance. Nazywam się Lita. I byłam taka jak wy. Jednocześnie bałam się i odczuwałam ulgę. Zróbcie to, co ja. Pomagajcie sobie nawzajem. Nikt nie będzie wolny, dopóki wszyscy nie będziemy wolni. Notatka Lity 2. Okej. Costa del Mar. Informacja od pacjenta. Pytanie moje jest takie, czy coś jeszcze tu zostało? Jeszcze dwie opowieści. Notatka do pacjenta. Notatka od pacjenta. To tylko chyba jedną mamy. To nie jest ta? Tak, właśnie. A to jest właśnie ta, której ja szukam. Szóstka. Okej, to mamy. Zeszyt pierwszy, okej. Zeszytu pierwszego też nie mamy. Jest on stosunkowo blisko teraz nas, gdzie my stoimy, bo on jest, słuchajcie. Tutaj. No, musimy zejść tędy. Okej. Let's go! No, mówię, zaraz jesteśmy przy nich.
Śliski lecimy. Better watch my step. Sniper. Myślę, że przejdziemy przez nich tutaj dzielnicę niezauważeni? Że nikt tu areczka nie zauważy? O kurwa. Coś, że tak powiem brzydko, pierdolnęło. Ale co? Tego nie mam. Normalnie byśmy przejść, nikt nas nie widział. Dobra. Okej, tu ktoś jest. Nie wiem, czy tu powinien się wchodzić, czy nie, ale... Okej. Spieprzyła z miejsca zdarzenia. No nic. Teraz tak, czekajcie. Koło takiego... ala to i to ja. To i to ja? Widać to i to ja żadnego. Gdzie to jest jeszcze raz? A nie, bo to jest tu. Bliżej tego. To i to ja? No to jest tak, słuchajcie, pokazane. To był gdzieś tu. Czy gdzieś tu niżej? Taś, taś, taś! Nino, nie. Gdzie jest ten wychodek? To taki wychodek wygląda na zdjęciu, słuchajcie, czekajcie. O? Nino, w środku nie. Kurczę, blaki. Ta tam się tam kręci. No nie widzę. Mówię, a tu takiego typowego wychodka tu nie ma. Jeszcze poobserwujmy je cię raz. Przejdźmy się po tym wszystkim. Ale no nie ma tu nic. Tu nie wiem, w bambuku zrobili. Tam jest! No cichecka. To cichecka sprawa. Tup, 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 tup. Tu jest wychodek. I tu jest znajdźka kolejna. Okej. Okay. Furiuso, ogień piekielny, zeszedł pierwszy. Kiedy byłem dzieckiem, zawsze lubiłem tego gościa. Szanuję każdego, kto jest zrobiony z ognia i może w kilka sekund roztapiać ciała oraz zamienić kości w proch. No i miał najlepszych przeciwników. Kingfisher, Scorpion Man, Filipes, El Cocodrillo. Super bohater jest tak dobry jak zbiór jego łotrów. Dani, to oznacza, że ty i ja jesteśmy zajebistymi bohaterami. A gdybyś się zastanawiał, to tak. Juan Cortez wzorował się na nim twojego Supremo. I tak mam nadzieję, że w końcu zamienisz się w wielką kulę ognia. Daj spokój, Dani. Przecież ty tego chcesz. Okej. Okay. Niech będzie, że ja tego chcę. Niech im będzie. Słuchajcie, archiwum rodzinne 1. Idziemy z sercem, czy mamy. Archiwum rodzinne 1 szukamy. Mamy. Okej. Okay. Idziemy dalej. I rodzinne 4. Trzymam. Nie mamy 4. Okej. Okay. A rodzinne 4 znajduje się w topowej lokalizacji. Mapę poproszę. Znajduje się, słuchajcie, tutaj w Dolinie Tytoniowej. Gdzieś na tej okolicy. I proszę bardzo, desantem powietrznym.
że wręcz przeleciby się tam. Oj, jeju. No, powinniśmy spokojnie tam dolecieć. I to w teorii powinna być ostatnia znajdźka w tym regionie. I w sumie znajdę lozania. Ja tak patrzę czasowo, że zbytnio nie mam zbyt dużo czasu, więc chyba to będzie nasza ostatnia znajdźka na dzisiaj. Na dzisiaj taki odcinek bardziej wyszukiwanie znajdziek, wyszukiwanie wszystkich dokumentów, czyli pozostałe dokumenty, które były nam po prostu potrzebne. A myślę, że w kolejnym odcinku dokończymy to lozanie wtedy. I skończymy lozanie, zobaczymy co z tymi wyścigami, może spróbujemy, może nie. Zobaczymy jak to wyjdzie, ale nie ukrywam, że no chciałbym w kolejnym odcinku, a jak nie w kolejnym, to może jeszcze w kolejnym, ale nie ukrywam, że chciałbym już ruszyć z no misją główną już powoli. Okej. Okay. Teraz pytanie moje. Gdzie to dokładnie jest? No sporym kamiennym pomniku. Okej. Na jednym dużym pomniku. Okej. Okej, okay, czy to jest duży pomnik? Jee, mamy to! Oderwana etykieta z PG-240. Przeszedłem każdą próbę. Służyłem swojemu krajowi zgodnością. Znosiłem wszelkie trudności z uśmiechem. Śnię w czernie, a kiedy się budzę, czuję smak Viviro. To mój przywilej, ale nie zaszczyt. Zasługuję na Parisa. Anton go dla mnie stworzy. Ja, Omar Pasukual, jestem ostatnim prawdziwym Jaraminiem. Tęsknię za swoimi koniami. Okej. Okay. I to jest to wszystko, słuchajcie, został wyścig Grand Premio. W Lozani mamy, ojeju, mamy dwie skrzynki Libertad, mamy to, nie, to sobie zostawimy już na przyszły odcinek. I w przyszłym odcinku zajmiemy się całą Lozanią i wtedy spróbujemy w każdej z nich zrobić właśnie wyścig Grand Premio. Zobaczymy, czy mi się to uda, czy też nie, czy też będzie to takie trudne, słuchajcie. Ja pozwolę się do tej fabryki, albo nawet tutaj, szybką podróżą do punktu kontrolnego. I z tego miejsca będę się, słuchajcie, z wami żegnać. I tak ten odcinek jest długi, bo widzę, że i tak to przedłużyłem, no niestety, słuchajcie. Mam nadzieję, słuchajcie, już się z wami zacznę żegnać, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to będzie mi miło, jak zostawicie symboliczną łapkę w górkę. My się widzimy już za tydzień, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć, Eluwina, pa pa!